Cześć, z tej strony Michał. Przed nami kolejny wywiad. Mamy wyjątkowego gościa. Doktor habilitowana Ewelina Halman, Zakład Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie. Poznaliśmy się w dość nietypowy sposób. Śledzę media społecznościowe, znalazłem tam wiele wpisów pani Eweliny, które wywołały we mnie taki pozytywny odbiór. Postanowiłem się odezwać. Bardzo mi miło, że mamy okazję wreszcie się poznać osobiście. A ja się przyznam, że ja od 7 lat prawie kupuję u pana produkty wysyłkowo. W związku z tym to nie było teraz poznanie się, tylko że tak powiem, byłam statystycznym klientem firmy Ekogram. Ale poznaliście się gdzieś na Facebooku, także dość nowoczesny sposób. Bardzo mi miło. Pani większość wypowiedzi, albo wszystkie, bardzo taki pozytywny odbiór, taka niesamowita sympatia. Rzadko tak mam, że właśnie kogoś polubię, zanim go poznam, a tu była taka jakaś dobra energia. Chciałbym porozmawiać o rolnictwie ekologicznym. Jak dla mnie jest pani największym autorytetem, jaki miałem okazję poznać. Bardzo cenię pani pracę. Chciałem porozmawiać o rolnictwie ekologicznym, o tym, jak ta świadomość wzrasta, o tym, czym jest tak naprawdę rolnictwo ekologiczne i o takich informacjach o faktach tak naprawdę, bo dużo się mówi, ale mało kto ma taką wiedzę fachową, mało kto zna wyniki badań, przeprowadza te badania samemu, ma dostęp do tych informacji sprawdzonych, nie jakichś takich przekonań, czy po prostu rozmawiamy o faktach. Także czym jest rolnictwo ekologiczne dla pani? Rolnictwo ekologiczne to nie tylko sposób na życie, czy podążanie za jakimś nowym trendem, który jest w tej chwili kształtowany. To jest filozofia, to jest sposób żywienia i to jest przede wszystkim szacunek dla matki natury. I ja to podkreślam w wykładach, w ćwiczeniach, które prowadzę, kształtując sposób myślenia swoich studentów, bo to jest bardzo ważne. Każde pokolenie, które przyjdzie po nas, musi wiedzieć, że żywność ekologiczna to nie tylko to, co dostarcza dobro do naszego organizmu, ale to też sposób, w jaki my produkujemy tę żywność i co zostanie tak naprawdę po tej żywności. Czyli te wszystkie elementy trzeba złożyć w jedno i ukształtować takie podejście do produkcji żywności, czyli nie tylko gospodarka rabunkowa. Mnie się to należy, ja muszę wycisnąć z tej natury jak największy plon i zysk, ale też co ja wnoszę do środowiska i do tego całościowego podejścia. To jest bardzo zgodne, bo ja też często mam pytanie od klientów, czym jest, o co chodzi w tym bio, o co chodzi w tym rolnictwie ekologicznym. Szukałem i taką znalazłem definicję właśnie żywić nie szkodząc klientowi, uprawiać nie niszcząc ziemi. I to jest chyba taka kwintesencja też w mojej ocenie, dokładnie to co pani powiedziała. A mając kontakt ze studentami przez już wiele lat, można powiedzieć, jak ta świadomość się zmienia? Bo ja 10 lat temu zaczynając, to temat, którym się zajmuję, był takim obiektem, można powiedzieć, drwin, żartów. Czasem nie podchodzili ludzie do tego poważnie, a teraz te same osoby przychodzą na zakupy. I pytanie, jak studenci podchodzą do tego, że są nauczani o rolnictwie ekologicznym już w szkole tak naprawdę. Ja takiej przyjemności nie miałem. No powiem szczerze, że też obserwuję taki trend otwierający się młodych ludzi. Już program szkoły podstawowej, szkoły średniej ma te elementy produkcji ekologicznej, z tym, że tak jak wiadomo, młodzi ludzie to tak bardzo lekko do tego podchodzą, natomiast już później człowiek, który wybiera studia na kierunku żywieniowym czy na kierunku rolniczo-ogrodniczym, to prędzej czy później zetknie się z właśnie problematyką produkcji żywności ekologicznej. Do nas przychodzą studenci, konkretnie do mnie, na moje przedmioty analityczne. To są studenci już trzeciego roku, czyli oni już, że tak powiem, są ukształtowanymi po części młodymi ludźmi. I powiem szczerze, że na początku, czyli mniej więcej 10-15 lat temu, to około 5% studentów wiedziało, czym jest rolnictwo ekologiczne i, że tak powiem, miało już jakieś pojęcie o tej żywności. Natomiast w tej chwili, ponieważ mówi się o żywności ekologicznej, promuje się żywność ekologiczną, coraz więcej ludzi młodych się interesuje, aczkolwiek nie mają pojęcia, jak ta produkcja wygląda, z czym to jest związane, że to jest większy nakład na przykład pracy ręcznej. I tak jak pan powiedział, troszeczkę tak lekceważąco jest to podejście do tego, a przecież nowoczesne rolnictwo ekologiczne to też są maszyny odpowiednio dobrane, to też są wszelkiego rodzaju środki produkcji, które są wykorzystywane i przede wszystkim olbrzymia, podkreślam, olbrzymia wiedza producenta, który musi pogodzić wiele elementów
żeby tę żywność wyprodukować. Się też to, ostatnio moja koleżanka, też mam gdzieś wykształcona, bardzo mądra dziewczyna, dentystka, zapytała mnie się, Michał, ale co to jest to całe bio, tak? I mógłbym z jednej strony wymagać od lekarza tej wiedzy, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że odważyła się to pytanie zadać tak naprawdę i jest sama ciekawa i zaczęła się rozmowa, zaczęła potem interesować się tematem, jednak otwierają się ludzie na to, bo ja nie ukrywam, że 10 lat temu jak zaczynałem, byłem przekonany, że to jest jakiś marketing, że to po prostu żywność ekologiczna to jest po prostu... Hasło reklamowe. Tak, hasło reklamowe, tak, a byłem w dużym błędzie jednak, wyszło z czasem. Dokładnie, tak? Bowiem zanim pójdziemy do lekarza i zaczniemy się leczyć, to znaczy, że już wystąpił jakiś fakt problematyczny w naszym organizmie. Żeby do tego nie dopuścić, my się musimy mądrze odżywiać. I teraz świadomy wybór wysokiej jakości żywności, surowców oraz produktów daje nam gwarancję, że my będziemy prawidłowo funkcjonować. Ja zawsze swoim studentom mówię, z żywnością ekologiczną to jest tak troszeczkę, znaczy z nabywaniem i spożywaniem tej żywności jest tak jak z dobrym samochodem. Jeżeli kupimy sobie dobrej jakości samochód, ja się na markach nie znam, ale no Ferrari mi przychodzi na myśl, to teraz mówię, proszę Państwa, kupujemy sobie, inwestujemy w ten samochód i teraz co? Czy podjedziecie na stację benzynową i nalejecie do niego najtańszego paliwa? No nie, bo za chwileczkę ten silnik się zatrze, więc trzeba inwestować w dobrej jakości paliwo. Pojedziecie wtedy dalej i nasz organizm to jest tak jak ten samochód. Im lepiej my dostarczymy lepsze produkty, tym dalej zajedziemy. Proste. Okej, a jeżeli chodzi o tak, jeżeli chciałaby Pani powiedzieć na przykład w trzech słowach albo trzy zalety największe żywności ekologicznej, to na czym się Pani skupiła? Bezpieczeństwo, prozdrowotność, smak. Okay, trzy najważniejsze cechy. Zgadzam się. Tutaj też jest temat pestycydów bardzo często. Taki pierwsze, co się kojarzy, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę, to że w żywności konwencjonalnej są pestycydy, w rolnictwie ekologicznym ich nie ma albo może nie być. I jak to wygląda tak w praktyce, od strony naukowej? Więc tak, pestycydy. Czym są w ogóle pestycydy? Pestycydy, tak? Środki ochrony roślin. I teraz chronić rośliny możemy przed owadami, które nam zjadają te rośliny na polu czy w sadzie, przed chorobami grzybowymi, czy przed chwastami. To są te główne grupy, jest ich jeszcze oczywiście więcej. No bo rolnikowi zależy na tym, żeby nie było tej konkurencji, która mu niszczy rośliny i ten plon będzie mu spadał. No i teraz oczywiście jest bardzo dużo środków, substancji czynnych, czy substancji polepszających wnikanie substancji do roślin. Bowiem zadaniem tych substancji jest wniknąć do rośliny i albo uderzyć w organizm owada, albo zniszczyć strzępki grzyba, które się będą rozwijały. Czy na przykład zniszczyć konkurencję w postaci chwastów innych roślin. No i rolnictwo ekologiczne polega na tym, że takich środków się nie stosuje. Oczywiście mamy też zarejestrowane środki ekologiczne, bowiem tak naprawdę środki ekologiczne to są wyciągi z roślin, to są różnego rodzaju substancje, które również mają takie funkcje, czyli też muszą zatrzymać owady, odstraszyć owady. Natomiast no nie ma herbicydów ekologicznych jako takich, ale są związki, które na przykład ograniczają rozwój grzybów. No i oczywiście przeciwnicy rolnictwa ekologicznego zawsze mówią, no wy też stosujecie pestycydy. Tak, ale to są naturalne związki i nie tak toksyczne, jak w przypadku substancji syntetycznych, których jest kilka tysięcy, a zarejestrowanych ekologicznych jest bodajże 30 kilka, więc to jest kompletnie inna półka. Okay, bo jest taki znany mem w internecie, chyba to jest jakiś człowiek albo chomik, który coś tam sobie psika w masce i jest taki opis, czy w tej masce też to będziesz jadł. I dużo przeciwników rolnictwa ekologicznego twierdzi, że pestycydy są ok, ale one nie wchłaniają się do rośliny i dlatego to jest nieszkodliwe, one są wypłukiwane potem przy myciu na przykład warzyw i owoców. I jak jest w rzeczywistości? Czy to jest prawda, czy te pestycydy jednak wchodzą do tej rośliny i je potem jemy razem, spożywając na przykład marchewkę, czy jakiś tam owoc, jakieś warzywo? Powiem tak, to jest odwieczna walka producentów pestycydów z ich przeciwnikami. Okay. I teraz tak, każdy związek chemiczny w rodzaju pestycydu, który jest dopuszczony do obrotu i użytkowania, musi przejść wszelkiego rodzaju testy, ma progi szkodliwości, termin czas karencji, prewencji, stężenia, dawki i miejsce oraz okoliczności, w których można go zastosować. I teraz,
jeżeli rolnik, czyli producent, zastosuje wszystko zgodnie z poleceniem producenta, to ten środek nie może być niebezpieczny. Ale. I tu się otwiera małe ale. A właśnie jak jest w praktyce? Bo w praktyce bywa bardzo różnie. Czy rolnik dla bezpieczeństwa daje więcej na przykład tych środków? To też może mu się nie opłacać, bo to są drogie środki. Więc jeżeli on ma tam kilka metrów do opryskania, to jeszcze mógłby zaryzykować. Ale jeżeli ma kilkadziesiąt hektarów do zrobienia, to jest to olbrzymi wydatek finansowy. Co oczywiście nie upoważnia mnie do obrony pestycydów i stosowania, bo ja jestem przeciwko. Aczkolwiek no, wiem bardzo dobrze, jak te środki są wypuszczane na rynek. I teraz też musimy sobie zdać sprawę, że są to środki toksyczne. I jeżeli w naszej żywności nagle pojawiają się inne substancje chemiczne, to oczywiście no, my nie zatrujemy się de facto od razu. Bo jeżeli my spożywamy to taką kumuluje żywność, u nas, to tak, następuje ciele, okay. Kumulacja w dużym okresie czasu. I na początku nasze systemy oczyszczające organizm, nerki, wątroba, działają i sobie radzą. Ale przyjdzie taki moment po kilkunastu latach, kiedy nasza zmęczona wątroba powie stop, ja już nie daję rady. I w tym momencie no, może się zacząć jakiś proces chorobotwórczy, proces nowotworowy i nagle stajemy w obliczu choroby. I to jest dramat. Ja pamiętam, miałem taką kiedyś rozmowę w czasie jednej z naszych rocznych kontroli ekologicznych, że pani z kontroli wspominała, że dla jakiejś dużej sieci fast foodów gdzieś są uprawy ziemniaków w Polsce i że tam na wszelki wypadek praktycznie codziennie jest oprysk, żeby zachować daną jakość. I pytanie, to może pani jakoś odnieść do tego, czy to jest możliwe, że nawet tak regularnie są te opryski możliwe? No codziennie to na pewno nie, bo żeby zazwyczaj... Być, ale to może nie było codziennie, ale w sensie regularnie co parę dni są te ziemniaki pryskane, żeby były nieskazitelnie ładne do frytek, znaczy, tak? Może nawet nieładne, żeby nie było dużego odpadu plonu. Ziemniaki muszą być równe, ładne, bo tak jak są zakontraktowane w odpowiedniej wielkości, bez szczernienia miąższu, bez różnych defektów, no bo wtedy maszyny, które kroją te ziemniaki na te frytki, no niestety pokroją kiepskiej jakości materiał i wtedy konsument dostanie frytkę i ta frytka będzie z jednej strony czarna, z jakiejś tam będzie nierówna. I to już będzie rzutowało na przyszłą decyzję, czy ten konsument kupi tę frytkę. W związku z tym niestety no, te środki są stosowane. Dobrze, a wracając do tematu pestycydów, też mówimy okej, że one nie wchłaniają się do roślin, albo mniej lub bardziej, ale one wchodzą do gleby, z gleby z deszczem do wód gruntowych, potem do rzek, zanieczyszczają rzeki. I słyszałem o takim zjawisku jakby takiego łańcuchu pokarmowego, że w tej rzece jest jakaś malutka rybka, czy jakaś tam jednokomórkowa istota, która dla niej to jest bardzo duże stężenie. Ona praktycznie pochłania to całe, potem ją zjada większa rybka, potem jeszcze większa rybka, potem my to jemy i to się kumuluje. I że w tym łańcuchu pokarmowym na samym końcu to stężenie jest dużo większe niż to dopuszczalne na samym początku. I czy to tak w rzeczywistości tak działa? To znaczy powiem tak, ze stosowaniem pestycydów jest dokładnie ta sama sytuacja jak walka, co wspomniałam, producentów z ich przeciwnikami. Rośliny, wbrew pozorom, też mają swój naturalny system ochrony przed wnikaniem różnych substancji do środka. Produkują woski, produkują specjalnego rodzaju powłoki, które utrudniają wnikanie wszelkich substancji. Co robią producenci pestycydów? Dodają wszelkiego rodzaju oleje, polepszacze, które na siłę wtłaczają nam te związki do owoców, do warzyw, do roślin. Czyli są nie tylko na zewnątrz, ale z tego oczywiście, wynika. Że okay. Tak. Czyli ten zarzut, w sensie kontrargument, że one są na zewnątrz, tylko je spłukamy, na przykład myjąc wodą nie damy rady. Z octem czy tam i ten oct to w ogóle jest też śmieszna sprawa, bo absolutnie nie pomoże nam w zmyciu środków chemicznych. Bo one są w środku. One wnikają. Okay. One nie wnikają do samego środka owocu, ale ta warstwa 2-3 mm pod skórką jak najbardziej te pestycydy się tam znajdują. I teraz oczywiście one się rozkładają. One mają też swój czas takiego rozpadu. Więc teoretycznie one nie mogą być niebezpieczne, a praktycznie no, nigdy nie wiadomo w jakim kierunku, bo na przykład jak mamy większe promieniowanie ultrafioletowe, czy wyższą temperaturę, jak te pestycydy będą się degradowały. A jeżeli one wchodzą do wody, a potem systemem korzeniowym do środka nie wchodzą też? W sensie? Też mogą być pobierane, więc to są argumenty takie trochę no, nie do końca potwierdzone. I nikt chyba nie prowadzi, ja nie wiem, czy ktoś prowadzi takie badania monitoringujące, które pokazują, jaki jest ruch pestycydów i na jakim etapie jest rozkład do jakiej postaci. Oczywiście na końcu zawsze będzie się pojawiał dwutlenek węgla i woda, jako te neutralne składniki, ale jak,
kiedy i co, no nie wiem, nie jestem ekspertem i nie powiem tutaj, jak to się tam rozkłada. A jeżeli ktoś chciałby zacząć wybierać produkty ekologiczne, często w internecie pojawia się taka lista, tak zwana parszywa dwunastka, czysta dwunastka, tam jest lista produktów uznawanych za czyste, które w produkcji są zazwyczaj mniej używanych jest tych pestycydów, a są takie, które są na przeciwnym końcu tej listy, gdzie są bardzo zanieczyszczone. I pytanie, na ile to jest wiarygodna w Pani ocenie ta lista czystych produktów? Na przykład pamiętam, że truskawki chyba są jednym z najgorszych produktów. Tak? Awokado chyba z racji grubej skórki było tam uznawane za jedno z czystszych. Tak, bo tam jest jeszcze warstwa ta taka woskowa, więc ona utrudnia wnikanie. Ale też banany wszelkiego rodzaju, pomarańcze. Czyli ja podejrzewam, bo też ekspertem nie jestem w kierunku ochrony, że wszystkie owoce, które są produkowane masowo, no niestety, jeżeli producent jest nastawiony na duże pozyskiwanie i jest duży popyt na te owoce, to on chce go dostarczyć te owoce na rynek. W związku z tym no, istnieje duża szansa, że te pestycydy będą używane i te owoce są bardziej narażone. W przypadku owoców miękkich, typu truskawki, maliny, też jest szereg chorób, które bardzo szybko niszczą nam te owoce. W przypadku truskawki jest to szara pleśń. W związku z tym no, stosowane środki mają zapobiegać rozwojowi tych chorób i stratom, które ponosiliby producenci. A są takie warzywa albo owoce, które poleciła Pani jednak wybierać mimo wszystko według Pani wiedzy ekologiczne, takie z badań na przykład, z tego, co do tej pory miała Pani informacje różne? No ekologiczne to praktycznie wszystkie, no bo tam się nie stosuje pestycydów, prawda? Natomiast... Ale jeżeli ktoś chciałby zacząć, jednak od czegoś zacząć, to taki najbardziej, najgorszy owoc, od którego lepiej nie jeść, nie ekologicznego. W konwencji, tak? W konwencji. No to podejrzewam, że pomarańcze i banany. Okej. Okay. No i właśnie truskawki. No niestety, to chyba tutaj jest ten problem. No bo jeżeli sobie zdamy sprawę, że jednak egzotyczne owoce, czyli banany, pomarańcze są produkowane gdzieś daleko od nas, one muszą tutaj przypłynąć, przylecieć, nie wiem, przytransportowane być, no to jednak one jakiś czas spędzają w tym transporcie, więc nie mogą się psuć. A czytając głosy sprzymierzeńców rolnictwa ekologicznego i przeciwników, spotkałem się z kompletnie sprzecznymi informacjami na temat zawartości witamin w owocach ekologicznych. Niektórzy twierdzą, że są większa, niektórzy, że mniejsza. Jak to według Pani badań wygląda w praktyce? Przeprowadzonych w tej chwili badań jest kilka tysięcy. Więc zarówno badania jednostkowe, jak i tak zwane metaanalizy wskazują, że nie można jednoznacznie powiedzieć tak we wszystkich owocach, czy we wszystkich warzywach ekologicznych jest wszystkiego więcej. Bowiem byłabym niesprawiedliwa, bowiem teraz ja z kolei mogę zadać pytanie. Ile związków chemicznych, znaczy w ogóle związków wszystkich, można znaleźć w buraku ćwikłowym? Pytam się. Ja muszę przyznać, że nie wiem. No to spróbujmy jakąś wartość podać. 1000 kurcz. Więcej. Okej. 6000 związków. Z czego tak naprawdę zidentyfikować potrafimy około 30-40. No i teraz, gdybym ja miała powiedzieć, że wszystkie 6000 związków jest w większym stężeniu w ekologii, byłabym kłamcą po prostu. Okazuje się, że nawet w takich grupach jak związki polifenolowe, witaminy, występują takie związki, które dominują w warzywach ekologicznych i są takie, które występują w mniejszym stężeniu. Więc na 6000 związków polifenolowych, które są w tej chwili zidentyfikowane, część występuje w większej przewadze w ekologicznych, część w konwencjonalnych. Czyli nie możemy demonizować całkowicie surowców konwencjonalnych, bowiem one też mają swoją wartość. Jak najbardziej. A wracając do rolnictwa ekologicznego, też jest jednym z wymogów zakaz GMO. Jakie niektórzy straszą, niektórzy nie straszą. Czy jaka jest Pani opinia na temat No wiadomo, ekologiczne zasady całkowicie negują wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie, bowiem tak naprawdę 20 kilka lat, czyli ten czas, kiedy te organizmy są wykorzystywane, są nad nimi badania, to jest zbyt krótki czas, żeby móc się przekonać o długofalowych skutkach wpływu tych organizmów. Powiem tak, moje stanowisko jest takie, dopóki GMO jest wykorzystywane w kierunku
produkcji farmaceutycznej, czyli na przykład insulina, czyli wszystko to, co jest związane ze zdrowiem człowieka, jest pod kontrolą i jest w laboratorium, to jest dobre. Jeżeli zostanie uwolniony do środowiska, nie mamy nad tym kontroli, tracimy całkowicie kontrolę, w jakim kierunku pójdą zmiany mutacyjne później takich organizmów, nikt tego nie wie. I to jest duży problem. W momencie uwolnienia się takich organizmów jest to jedna wielka niewiadoma. I przywołam taki przykład z dawnych lat, jakim były środki chemiczne z grupy DDT, czyli popularny azotoks, który się stosowało chyba na stonkę ziemniaczaną, o ile pamiętam. W latach 60. był wielki boom, że to jest najlepszy środek chemiczny, niszczy nam stonkę, wszystko jest w porządku. Później jednak okazało się, że środek ten jest toksyczny, kumuluje się w tkance tłuszczowej i na kolejnych etapach tego łańcucha pokarmowego coraz więcej tego stężenia się wykrywa. Zakazano stosować DDT. W latach 80., a konkretnie w 82 roku w Polsce całkowicie wycofano go z produkcji. Od tego czasu minęło 37 lat. Do tej pory DDT jest wykrywany. Gdzie? W kobiecym mleku. W związku z tym popatrzmy, po jak długim czasie jeszcze te ślady są. Natura się oczyści z tego. Z organizmów modyfikowanych genetycznie nie. Więc szacunek i pokora w stosunku do używania tego typu rozwiązań, to nie oznacza, że rolnicy ekologiczni są zacofani, bo to jest najczęstszy zarzut. Wy jesteście zacofani, dlatego nie chcecie iść z postępem. A drugi taki zarzut, to ja zawsze słyszę, przecież hodowla i dobieranie poszczególnych komponentów w hodowli, to też jest modyfikacja genetyczna. Tak, ale w sposób przeprowadzony, naturalny i długofalowy. To nie jest zmiana skokowa, szybka w laboratorium. A jest też, wracając do tematu GMO, też GMO jest zakazane oficjalnie w Polsce, a też dotarłem do informacji, że jest zakazane w produktach dla ludzi, a nie jest zakazane w paszach na przykład dla zwierząt. I teoretycznie GMO jest zakazane, ale na przykład zwierzęta hodowlane mogą jeść kaszę GMO, kukurydzę GMO. Tak. I de facto ona jest zjadana przez nas, tak? Bo to tak wygląda, że jest zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, ale nie zakaz wprowadzania materiału siewnego. Materiałem siewnym jest soja i kukurydza, nasiona. Jeżeli teraz ja sprowadzę tą soję i kukurydzę do produkcji paszy, nikt mi tego nie zabroni. I z tego, ponieważ soja jest produktem wysokobiałkowym, więc zwierzęta spożywając paszę sojową będą miały szybsze, większe przyrosty swojej masy. Czyli hodowcy zwierząt będą i używają tego rodzaju paszy. A krytycy rolnictwa ekologicznego też zarzucają, że zużywa rolnictwo ekologiczne więcej wody, jest mniej wydajne, mamy też głód na świecie i to tak naprawdę jest wymysł bogatych ludzi, którzy, kurczę, robią coś pod siebie. Jakby pani takim etycznym, jak można się tego odnieść w kontekście? Rolnictwo ekologiczne nie ma za zadanie wykarmić świata. Jeżeli mamy głód na świecie, proszę zobaczyć, że on nie jest na całym obszarze kuli ziemskiej, tylko w pewnych rejonach, gdzie głód był od zawsze. Czy to jest teraz, kiedy jest moda na produkcję ekologiczną, gdzie się dba i promuje produkcję ekologiczną, czy 20, 30, 50 lat temu, gdy jeszcze o tym rolnictwie ekologicznym się nie słyszało. Więc tutaj problemem jest bardziej zła dystrybucja żywności, niż sam problem z jej produkcją. Czyli faktycznie rolnictwo ekologiczne jest mniej wydajne, bo stosujemy inne techniki. I na przykład te plony, które są uzyskiwane, są niższe. Ale i tu dochodzimy znowu do takich, były prezentowane na jednej z konferencji, pamiętam, bardzo ciekawe badania, pokazujące, że faktycznie w pierwszym, drugim, trzecim roku produkcji ekologicznej plon warzyw był niższy niż w konwencji, ale kiedy mieliśmy badania długoterminowe, 10, 12, 15 lat, produkcja konwencjonalna spadała, wydajność konwencjonalna spadała, a rolnictwo ekologiczne utrzymywało się na tym samym poziomie. Czyli zmęczona natura tym wykorzystaniem chemii
niestety się poddawała po pewnym czasie. W rolnictwie ekologicznym tego skoku w dół nie było, czyli to nam powinno dać do myślenia. Ale takich badań jest bardzo mało, bo są to badania długofalowe. Jeszcze rozmawiając na samym początku, też wspomniała Pani o swoich pierwszych badaniach o pomidorach i ja też sobie nie zdawałem sprawy, to też dla mnie było duże zaskoczenie, że w takiej przemysłowej produkcji pomidorów zostają tony wełny, można powiedzieć. Mogła Pani coś wspomnieć? Bo to bardzo ciekawa historia. Wełna mineralna jest podłożem do produkcji roślin w tak zwanym systemie hydroponicznym lub bezglebowym. No i po takiej uprawie zostają tony, metry sześcienne tego podłoża, którego tak naprawdę nie można zutylizować. No i teraz tak, nie można tego spalić, nie można tego przerobić, bo to jest skała bazaltowa powlekana olejami mineralnymi. No więc jedyne co pozostaje to jest to zakopanie tego. To jest jednorazowy materiał. To jest jednorazowy materiał. Po roku nie nadaje się w ogóle do użytku. No więc oczywiście teraz się wprowadza nowe tak zwane materiały zastępcze, perlity wszelkiego rodzaju, maty kokosowe, no aczkolwiek to też jest obciążenie. No matę kokosową na szczęście można wykorzystać, rozdrobnić i wymieszać z glebą, bo ona wygląda tak jak torf, no ale też jest przesiąknięta składnikami mineralnymi. No więc powiem szczerze, że ja bym nie chciała takiego nadmiaru wprowadzać potem do gleby. Więc jeżeli ja mam świadomość, że produkcja żywności pociąga za sobą tak duże zanieczyszczenie środowiska, no nie będę prowadziła takich upraw, bowiem to jest wbrew, że tak powiem, filozofii. Ja żyję, ja wykorzystuję dobra naturalne, ale po mnie przyjdą pokolenia, które również zasługują na to, żeby coś jeszcze dostać, a nie tylko ja i moje. A myślę, że duży jest udział tych upraw hydroponicznych, tak? Dobrze, no coraz większy, więc jest to popularne, jest to dobre. Są uprawy całoroczne, podejrzewam. To są też całoroczne. Jak się wysadza pomidory w lutym, tak się kończy mniej więcej w grudniu. Okay. Także jest to dużo. A na koniec, jeżeli chciała Pani w trzech słowach tak zachęcić naszych widzów do produktów ekologicznych? To tak jak stwierdziłam, jest to bezpieczne, bo olbrzymie bezpieczeństwo żywieniowe. Nie ma tego nadmiaru chemii, który jest stosowany wszędzie w produkcji konwencjonalnej. Jest to prozdrowotne, bo jednak faktycznie związki mineralne, związki biologicznie czynne, polifenole, karotenoidy, antocjany, flawonole, to wszystko dominuje w owocach i warzywach ekologicznych i jeszcze dochodzi do tego nam smak, bowiem producenci nie przetwarzają inwazyjnie surowców ekologicznych. Te produkty mają zupełnie inny posmak niż konwencjonalne. Co prawda ludzie, którzy się... To są takie właśnie śmieszne historie, z którymi mam do czynienia wśród studentów, jak robimy z nimi ćwiczenia z jakości sensorycznej. Próbują na przykład jogurty ekologiczne, próbują produkty fermentowane ekologiczne i mówią, że im to nie smakuje. I ja się pytam dlaczego, bo to jest inne. I osoba, która do tej pory spożywała żywność konwencjonalną i jest przyzwyczajona do pewnych kanonów smakowych, nagle dostaje produkt, który jest z tej samej grupy, a smakuje kompletnie inaczej. I pierwszy odruch jest nie, ja tego nie chcę, ale potem nagle się okazuje, że lepszy jest jogurt bardziej kwaśny, nie taki wysłodzony, czy lepszy jest chleb, który ma zupełnie taką mocną, zbitą strukturę, a nie gąbczasty, nadmuchany powietrzem. Czyli lepsza jest kapusta kiszona, która ma odcień żółtawy, a nie taka paskudnie wybielona. I tutaj nagle się im otwierają oczy, że jednak ten produkt ekologiczny jest zdecydowanie smaczniejszy. Ale tutaj zgadzam się, mam jakąś już świadomość ekologiczną, jem dużo produktów ekologicznych, ale muszę się przyznać, że sam jedząc parówkę ekologiczną, byłem w szoku. Byłem tak przyzwyczajony do tych takich przemysłowych przez lata, że to był zupełnie dla mnie inny produkt. Tak. I też w pierwszym takim kontakcie, znaczy nie jem często tych parówek, więc nie było nawet drugiego tego starcia z parówką ekologiczną, ale kompletnie mi nie smakowała. Tak? No dokładnie. Ale na przykład owoce, warzywa uważam, że są dużo, dużo smaczniejsze. Czuć zapach. Ten smak zupełnie nie jest on taki zunifikowany, jak ja to mówię, na jedno kopyto wszystko. Bo pomidory często to jest gdzieś taka, czy jakaś, nie wiem, bez smaku są. Ale bardzo pomidory często ekologiczne pachną. One mają ten swój specyficzny smak. Wiadomo, że mamy je w domu w ogóle. Tak, kurczę, czuć dokładnie je w kuchni, tak? Dokładnie tak. Pamiętam taką sytuację, kiedy przywieziono nam jabłka do analiz i na jednej części laboratorium ułożyliśmy skrzynki z jabłkami ekologicznymi, a po drugiej stronie laboratorium były te same odmiany,
tyle że konwencjonalne. Weszliśmy do laboratorium i jedna strona pachniała. To był zapach, który aż się unosił, a te same jabłka konwencjonalne w ogóle nie pachniały. I wszyscy przychodzili i mówili, co to jest, co to jest? Ja mówię, to jest zapach jabłek ekologicznych, ta sama odmiana. Więc to nie było tendencyjne, że coś jest, prawda, innego. To było dokładnie to samo. Okej. Okay. Bardzo Pani dziękuję, że znalazła Pani czas. Dziękuję bardzo. Miło było poznać. Jeżeli macie jakieś pytania do Pani Eweliny, piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się przekazać. Pani Ewelina na pewno A ja postaram odpowie. Się odpowiedzieć. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej takich materiałów, pamiętajcie o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, że Wam się podobało i przygotujemy więcej podobnych materiałów. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć. Dziękuję.